Środa, 10 maja. Kuba Gruszecki. Zapraszam do oglądania dzisiejszego programu. Być niepełnosprawnym intelektualnie nie oznacza wyalienowania ze środowiska. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego udowadniają to każdego dnia. Dziś na stadionie lekkoatletycznym przy zespole szkół nr 6 oni i uczniowie z innych ośrodków z terenu województwa uczestniczą w olimpiadzie specjalnej. Pokazali, że wiele mogą. I ruszymy. Kolejny bieg. Chłopcy razem z dziewczętami. Witamy wszystkich na siódmych regionalnych biegach przełajowych olimpiad specjalnych. W tym roku nie musimy wyłaniać reprezentacji na ogólnopolskie, więc pozwoliliśmy sobie na troszeczkę inną formułę zawodów. Do biegów przełajowych dołączyliśmy trening aktywności motorycznej. Biegi przeznaczone są dla dzieciaków tych sprawniejszych, tych, które sobie z biegami poradzą. Natomiast trening aktywności motorycznej jest przeznaczony dla dzieci głęboko niepełnosprawnych, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Tak, żeby każdy mógł dzisiaj poczuć się zawodnikiem. Na jakich dystansach biegają? Dzisiaj zrobiliśmy jeden dystans dla wszystkich. Jest to mniej więcej 500 metrów, pół kilometra. Biegają wszystkie dzieciaki. Oczywiście jak zawsze w olimpiadach specjalnych są podzielone na kategorie sprawnościowe, wiekowe, dziewczynki osobno, chłopcy osobno. I mamy reprezentację z całego województwa. Szczecin, kilka szkół przysłał, Koszalin, Bobrowo. Ponieważ stawiamy również na integrację, więc jak zawsze towarzyszy nam ekipa przyjaciół ze szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinku. Jest to olimpiada regionalna. Będzie wojewódzka, będzie ogólnopolska? U nas regionalne równoważą się z wojewódzkimi, więc jest to już rzeczywiście reprezentacja wojewódzka. I w tym roku, tak jak mówiłam, z biegów przełajowych nie będzie ogólnopolskich. Stąd te biegi przełajowe odbywają się nietypowo na stadionie, a nie tak jak zwykle na obiektach leśnych. W szkołach specjalnych sport to ma szczególne znaczenie, bo to jest rehabilitacja, rewalidacja? Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to nie tylko sprawdzenie się, tak jak we wszystkich szkołach, sprawdzenie się sportowe, rywalizacja sportowa, ale jest to również rehabilitacja i rehabilitacja ruchowa i rehabilitacja społeczna, ponieważ dzieciaki ze szkół specjalnych mają okazję w większym gronie funkcjonować, po prostu zafunkcjonować. Dodatkowo dzisiaj, tak jak już powiedziałam, wyjątkowo zawodnikami poczują się również głęboko niepełnosprawni uczniowie naszej i nie tylko naszej, bo z tego województwa placówki. Oni również mają swoje zawody, swoje dyscypliny i będą dzisiaj również sprawdzać się jako zawodnicy. Na pewno ważne są tutaj nagrody, ale chyba ważniejsza jest rywalizacja. Zdecydowanie. Nagrody zawsze są ważne, bo dzieciaki na to czekają. Medale, upominki, tak, to oczywiście będzie. Ale najważniejsza jest ta rywalizacja z drugim zawodnikiem i rywalizacja ze swoimi słabościami. To jest najistotniejsze, tak? Żeby pokazać sobie i innym, że mogę, potrafię, umiem. Trzeba uważać na zakrętach, masz już troszkę ślisko. To czwarty bieg, a ja przypominam o koszulku. Już w najbliższy piątek w Galerii Sztuk na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku odbędzie się kolejny wernisaż wystawy malarstwa. Tym razem przeniesiemy się w trochę bajkowy, trochę renesansowy, a trochę realny świat niemieckiego artysty Siegfrieda Sademaka. Zapraszamy Państwa do Galerii Sztuki Zamek. Tym razem będziemy chcieli pokazać Państwu wystawę malarstwa. Artysta obrazy swoje przywiózł z Niemiec. Wystawiającym jest niemiecki artysta Siegfried Sademak. Cóż można powiedzieć? No, przede wszystkim to, że jest to surrealista, tak? Siegfried Sademak swoje wzorce czerpał z malarstwa klasycznego, z malarstwa renesansowego i nie tylko kompozycje, które można właśnie też zauważyć, że u niego jest ta chęć pokazywania właśnie takich kompozycji trochę renesansowych, ale również technikę. Natomiast sam temat, samo przedstawienie, sama myśl obrazu jest bardzo współczesna, trąci o pewną ironię,
jakiś dowcip, więc myślę, że wystawa będzie na tyle ciekawa, że każdy z Państwa powinien ją zobaczyć. Tym bardziej, że jest to taki ewenement z tego względu, że jest to pierwsza wystawa tego artysty autorska w Polsce. Owszem, swoje prace pokazywał już w Polsce, ale to były raczej wystawy zbiorowe, wystawy tematyczne. Natomiast w tej chwili tu w Szczecinku możemy gościć ponad 24 prace tego artysty. Myślę, że wystawa będzie ciekawa nie tylko dla mieszkańców miasta, ponieważ wiem, że spoza Szczecinka też kolekcjonerzy, tudzież miłośnicy sztuki właśnie tej surrealistycznej mają przyjechać. A jeżeli chodzi o artystę, tak jak powiedziałam, przyjechał do nas z Niemiec, z Bremy, tam się też urodził. W zasadzie studiował jakiś krótki czas na Akademii Sztuki, na Akademii Sztuk Pięknych, jednakże nie do końca go zadowalało to, jaki był program tejże uczelni. Dlatego też porzucił uczelnię i sam się kształcił poprzez właśnie dogłębne studiowanie wielkich mistrzów, dogłębną naukę u tych artystów, u których mógł się dowiedzieć wiele rzeczy i o kolorze, i o laserunku, o warsztacie. I to zaowocowało takimi pracami, jakie właśnie mamy. Zapraszamy w piątek na godzinę 18, to jest 12 maja, do Galerii Sztuki Zamek na otwarcie wystawy Siegfrieda Zademacha pod tytułem Przestrzeń, Czas i Światło. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, jeżeli nie sam temat obrazów, to technika, warsztat jest powalający. Zapraszam Państwa. Społeczna Akademia Nauk organizuje konferencję naukową poświęconą wyzwaniom, jakie czekają na samorządy w XXI wieku. Konferencja odbędzie się w sali w Centrum Edukacji Ekologicznej w dniach 18 i 19 maja. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa przywitać serdecznie w Wydziale Społecznej Akademii Nauk w Szczecinku. Dawno nie rozmawialiśmy na temat uczelni, która w Szczecinku funkcjonuje już od 2007 roku. Chciałbym tutaj poinformować Państwa dzisiaj o konferencji naukowej, którą będziemy organizowali na kierunku zarządzania naszej filii. Będzie to czwarta już ogólnopolska konferencja, jaką organizujemy w Szczecinku. Zjadą się do nas profesorowie, doktorzy, wykładowcy z różnych uczelni z Polski. Będą to wykładowcy z takich ośrodków jak Uniwersytet Wrocławski, jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Częstochowska Politechnika, również wykładowcy naszej filii szczecineckiej, jak i wykładowcy Społecznej Akademii Nauk z Łodzi. Tematem tej konferencji będzie strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku. W związku z tym, że zmienia nam się sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju bardzo, w związku nawet z tym, że za granicami naszego kraju blisko trwa wojna, więc ma to wpływ na działania samorządów, ma to wpływ na gospodarkę i niestety, ale odbija się to dużym echem w działaniu samorządów. Głównie chodzi o dyspozycję finansami, o gospodarowanie różnego rodzaju dobrami. Spotykamy się na tej konferencji po raz czwarty. Trwała trochę przerwa między jedną a drugą konferencją, dlatego że jednak nasz cały kraj ogarnął COVID. Ta sytuacja nie sprzyjała organizacji spotkań grupowych, więc i konferencji. No ale w tym roku jednak już nic nie stało na przeszkodzie, więc ta konferencja się odbędzie. Będziemy ją organizowali na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Jest to miejsce Państwu już chyba znane, dawna przystań przy jeziorze, obok zamku w Szczecinku. Mamy tam piękną salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby uczestniczyć w tej konferencji, posłuchać ciekawych wykładów, myślę. Rozpocznie się ta konferencja w czwartek 18 maja.
Trwać będzie od godziny 11. Natomiast piątek rozpoczynamy trochę wcześniej, o godzinie 9, gdyż w piątek przeprowadzimy dwa panele. Natomiast w czwartek, a w piątek będzie jeden panel od godziny 9. Myślę, że skończymy około godziny 12. Serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszam również studentów Społecznej Akademii Nauk do uczestnictwa, do wysłuchania referatów. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, że konferencja czwarta już z rzędu dotycząca strategii rozwoju samorządu terytorialnego odbywa się w naszym mieście Szczecinku. To przy okazji chcę bardzo serdecznie podziękować staroście za ogromne wsparcie właśnie organizacyjne i właśnie finansowe przeprowadzenie tej konferencji. Będą, tak jak mój poprzednik, pan magister Legańczyk wspomniał, będą w sumie trzy takie duże panele tematyczne dotyczące nie tylko strategii, ale również wykorzystania współczesnych technik informatycznych w zarządzaniu, gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej, obszaru również jakby wyznaczania nowych kierunków, tym bardziej, że czas jest na tyle złożony i wymaga jakby, aby te strategie, które każdy samorząd przeprowadza i żeby one były nie tylko jakby dostosowane do aktualnych możliwości, ale również, żeby pewne warianty, które mogą się pojawić, a wynikają z jakby ze zmian sytuacji, czy międzynarodowej, czy gospodarczej, aby można było je modyfikować. Tak więc będziemy mieli znakomitych gości. Będzie z Politechniki Warszawskiej pani profesor Agnieszka Witkowska, z Politechniki Częstochowskiej pani profesor Dorota Jelonek. To są panie profesor, które reprezentują wydziały zarządzania potężnych uczelni państwowych. Oczywiście oprócz tego będzie też kadra właśnie z tych uczelni, będzie grono doktorów, którzy przygotowali bardzo ciekawe propozycje wystąpień. Będzie również z Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki naszej tutaj koszalińskiej. Też będą doktorzy, którzy będą prezentowali właśnie w tym obszarze. No myślę, że znakomite wystąpienia, przynajmniej po abstraktach, które zostały dostarczone. Tutaj widać, że te materiały będą bardzo ciekawe, bardzo takie no, aktualne i poparte również i badaniami. Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji. Przede wszystkim studentów, to co wspomniał pan magister Legańczyk, żeby również studenci włączyli się aktywnie właśnie w ten proces edukacji, nie tylko poprzez naukę, ale również korzystanie z tej aktualnej wiedzy, z dorobku, który będzie poruszany i który jest bardzo, bardzo aktualny właśnie jeśli chodzi o samorządy terytorialne. Miłośnicy piłki nożnej mogą jutro, to jest w czwartek i w piątek, kibicować najmłodszym piłkarzom podczas turnieju z podwórka na stadion o Puchartym Barku. Natomiast w sobotę swoje święto obchodzić będą strażacy. Obchody rozpoczną się o godzinie 10 w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinku. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach dowiemy się, czym zajmowały się służby mundurowe. Następnie w archiwizjach przeniesiemy się w czasie do klubu garnizonowego. Ostatnią pozycją dzisiejszego programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. W piątek aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia.